dzisiejszej nocy doszło do tragedii rodzinnej w Białej Podlaskiej. Na osiedlu Jagiellońskim w jednym z bloków znalezione zostało ciało 36-letniej kobiety. Obrażenia ciała wskazują, że przyczyniły się do jej śmierci osoby trzecie. Do godziny 8 rano trwały poszukiwania męża tej kobiety. Mężczyzna ten został znaleziony, tak jak powiedziałem, około godziny 8 rano w lesie w rejonie miejscowości Kłoda Duża na terenie gminy Zalesie. Najprawdopodobniej popełnił on samobójstwo, wieszając się. Jeżeli chodzi o osobę tego mężczyzny, jest to 37-letni, przebywający od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim policjant z Komisariatu Policji w Terespolu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi i prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej. Proszę powiedzieć, czy wiadomo, jaka sytuacja rodzinna była? Tak jak wspomniałem, od kilku miesięcy policjant nie był w służbie, przebywał na zwolnieniu lekarskim. Było to zwolnienie wystawione przez lekarza psychiatrę. Natomiast nie zanotowaliśmy w miejscu zamieszkania tej rodziny ani jednej interwencji związanej czy też z przemocą domową, czy też z jakimiś awanturami, więc takowe sygnały do nas nie docierały. Co było przyczyną i podłożem tej tragedii, tego kroku, to wyjaśni śledztwo prowadzone przez bielską prokuraturę. A dotychczasowy przebieg służby tego policjanta? Mężczyzna był policjantem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Terespolu. Można śmiało użyć takiego zwrotu, że był to policjant wyróżniający się, wielokrotnie zatrzymywał sprawców na gorącym uczynku. Uczestniczył również w zajęciach profilaktycznych z młodzieżą, także opinię przełożonych miał bardzo dobrą. Czy wiadomo, w jaki sposób zginęła jego żona? Bezpośrednią przyczynę śmierci wskaże sekcja zwłok przeprowadzona w najbliższym czasie na zarządzenie prokuratury Białej Podlaskiej. Trwają czynności przesłuchania świadków. Małżeństwo to osierociło jednego syna. Syn został jeszcze dzisiejszej nocy objęty przez nas opieką psychologiczną. Czy w tym przypadku była użyta może broń tego policjanta? Nie, zdecydowanie nie. W momencie przejścia na zwolnienie lekarskie broń została zdeponowana w jednostce policji, także do śmierci tej osoby nie użyto broni palnej.